Dobry wieczór, witam drogie baranki na czytaniu tygodniowym i lecimy. Jakież tam energie dla Was, moi mini? Lecimy. Cóż dla naszych baranków? Energię dla baranka. Coś tworzy, nie mam czasu na zatrzymanie. Czegoś się pozbywam, kogoś się pozbywam. Odniosłem zwycięstwo. Świętuję, zakochuję się, nowe emocje w rodzinie, coś fajnego, coś tworzy, nie wiecie o tym, że coś tworzycie, moi drodzy, więc wygląda to tak, piękne energie, bo to jest tak jakby, jest początek tygodnia, muszę się na chwilkę zatrzymać, muszę odsapnąć, muszę po prostu wyjść ze swojej energii, z energii, takiej ognistej energii, muszę się odrobinkę uziemić, bo prawdopodobnie będzie chodziło o jakieś pieniążki, jakieś finanse, moi drodzy, ale musicie się na chwilkę zatrzymać, czyli początek tygodnia niejako takie wyhamowanie, ale wyhamowanie takie zdroworozsądkowe, z tego względu, że jesteście pięknie w swojej energii, w królowej buław, tak naprawdę w asie kielichów, czyli coś będzie, jest coś bardzo emocjonalne, przy okazji w pracy wyczyszczacie coś, odchodzicie, czy żegnacie się, słuchajcie, są piękne, czy rozstajecie się, ale z czymś toksycznym, z czymś toksycznym, tu musicie Państwo się, musicie to pod siebie podłożyć i macie zmartwychwstanie, czyli tak naprawdę to co zdziałacie, to co zrobicie, to co postanowicie zrobić w tym tygodniu, tak naprawdę wielce, wielce prawdopodobne, że da Wam oczyszczenie i da Wam spełnienie, z tego względu, że to tak jakbyście przygotowywały się bardzo długo do tego, jesteście podekscytowane, jesteście już gotowe, spięci tak naprawdę do pewnego działania. Prawdopodobnie chodzi i o me, to tak jakby było chodziło i razem o emocje z pieniążkami, słuchajcie, z finansami, coś jest powiązane tutaj, tak mi to chodzi o stabilizację, o Waszą stabilizację, zarówno tu w pracy, zarówno w emocjach, bo w emocjach będzie pięknie, bo to jest tak jakby złapałem wiatr w żagle, coś jest fajnego, czegoś się pozbywam, nie daję się okradać, wywalam coś toksycznego ze swojego życia, mam piękne zmartwychwstanie, czyli tak naprawdę jest cudna karta, to jest karta karmiczna, która musi się wydarzyć, mamy, słuchajcie, diabła, mamy diabła i siódemkę mieczy do góry nogami, moi drodzy, więc tak naprawdę to są karty oczyszczające, ale oczyszczające dookoła, wszystko jest bardzo ładnie, słuchajcie, jest obłożone dobrymi kartami, czyli tak naprawdę asem kielichów, czwóreczką buław, słuchajcie, trójeczką buław, no jest troszeczkę w zdrowiu, tak, ale to w zdrowiu to ja myślę, że są to emocje, Wasze emocje, no jak to u barana, tak, baran jest ognisty, myśli, czasem coś zrobi, dopiero później pomyśli, ale powiem Wam, że tak naprawdę piękna energia, bo czegoś się pozbywacie, czy postanawiacie, tak? Bo to jest tak jakby, ja postanawiam się kogoś pozbyć, ja postanawiam odejść, ale to jest bardzo, to tak jakbyście były bardzo długo, byście się przygotowywały już na to, żeby z czymś skończyć, ale jednocześnie dawam Wam to ogromną satysfakcję, moi drodzy, jest piękna emocja przy tym, czyli mamy asa kielichów, czyli coś nowego się wdroży, być może do domu przyjdzie miłość, być może do domu wróci miłość, być może kogoś spotkacie, kogoś, kogo warto zainwestować, moi drodzy, czego bardzo życzę, bardzo mocno, bo jest coś fajnego, coś postanowicie zrobić, ale wydaje mi się, że bardziej będzie czyszczenie, będzie to, jeżeli chodzi, słuchajcie, o trygon, no, myślę, że jeżeli chodzi o trygon powietrza, w szczególności o trygon powietrza, no to coś po prostu pogonicie i powiecie, że czy kogoś, czy ale ogólnie też i o sytuację, tak, bo to są sytuacje życiowe, to mogą być takie sytuacje, być może będą to drobiazgi, ale coś postanowicie usunąć, bo to Wam nie odpowiada, to gdzieś tam pod tymi żeberkami kuje i tu jesteście gotowe. I myślę, że poprawi się w tym tygodniu, powinna poprawić się sytuacja, nie wiem, czy jakieś pieniążki, czy coś wdrożone. Nie boicie się, że stracicie, o tak bym powiedziała, bo wiecie, że tak jakbyście były ubezpieczone w jakiś sposób życiowo, emocjonalnie na to, że to nic, ja już się nie daję okradać, ja już się nie daję zranić, mi to
ten toksyk, czy ta sytuacja toksyczna, czy ludzie toksyczni, ogólnie coś, co Was bardzo, bardzo bolało i coś, z czym Wam było nie po drodze, moje drogie baranki, po prostu w tym tygodniu odchodzi, a Wy dostajecie drugą szansę i taki świeży, świeży oddech. Być może chodzi o pracę, być może chodzi o związki, być może chodzi o znajomości, być może chodzi o wytłumaczenie, być może o nałogi, tak? Ale być może o wytłumaczenie sobie lub komuś jakichś chorych sytuacji w Waszym życiu, w Waszym związku, w Waszych relacjach, bo to jest takie, to tak jakby ja obserwowałam siebie, ale już nie mam siły na to, żeby to dalej pociągnąć, to musi być załatwione. Jest tutaj implikacja finansów, jest tutaj implikacja, słuchajcie, finansów, implikacja emocji, uczuć, czyli tak naprawdę każdej dziedziny życia to może dotyczyć, ale dzięki temu nie wiecie, że stworzycie coś pięknego i nie denerwujcie się, bo zdrówko mówi, że nerwy, emocje, ślepa walka, nie wolno walczyć, drogie baranki. Ten tydzień nie sprzyja temu z tego względu, że to są emocje, to tak jakby nic Wam nie grozi, tu się nic złego nie zadziewa, no oprócz tej nogi nieszczęśliwej i kaca, o tak bym powiedziała, dosłownie kaca, wisielec do góry nogami, słuchajcie, dla mnie to jest przeokrutny kac, więc tego się tutaj, być może tego się pozbywacie, być może tego nie będziecie chciały, no to już Państwo podłóżcie to pod siebie, przepraszam, tracę głos, bo mam anginę i niestety troszeczkę kijowo, ale chcę powiedzieć, że coś pięknego stworzycie w emocjach, wielka poprawa, czyli jeżeli coś wyczyszczam, coś, co mi nie pasuje, tak, ale Wy w to idziecie, bo to jest tak jakby, jest pięknie ułożone karty, jest szperuś, czyli mamy tego giermka, mamy giermka mieczy, mamy, słuchajcie, tutaj mamy wisielca do góry nogami, trójeczkę denarów, matko boska, nie, mamy z diabła do góry nogami, siódemkę mieczy do góry nogami i słuchajcie, sąd ostateczny i trójeczkę buław. Na górze mamy Waszą energię, piękną energię królowej buław, przepraszam, i dziewiątki kielichów. Na dole mamy asa kielichów i czwóreczkę buław. Czyli tak naprawdę jest to piękna historia, czegoś się pozbywam, kogoś się pozbywam, z kimś się rozstaję, ale tak jakby, czy dzielę się, równo się dzielę, ale nie daje się też oszukać, czy coś zauważycie, czy coś Wam nie będzie pasowało, ale drogie baranki, macie piękną energię, bo to jest energia czyszcząca, która da Wam tak naprawdę zadowolenie i to tak jakby byście wiedziały, że nic Wam z tego tytułu nie będzie groziło, moi drodzy, bo jesteście tak jakby na pozycji wygranej, zbierałyście tak jakby, zbierałam dowody, no nie wiem, no tak by tutaj, to tak wygląda, jeżeli w emocjach zbierałam dowody, coś mi tutaj i już mi się ulało, albo jest odpowiedni czas na to, żeby w tej chwili zaatakować pod kątem finansów lub pod kątem, słuchajcie, emocji. Nie zabraknie Wam, wiecie jak macie uderzyć, wiecie jak macie zadziałać i tak naprawdę nic nie jest u Was zachwiane, a nawet wręcz bym powiedziała, że wchodzi nowy pomysł, nowy impuls, jest jakaś radość, jest jakieś szczęście przy okazji, wchodzicie w swoją piękną energię, czyli tak naprawdę tydzień należy do Was, moi drodzy. To tak jakby oczyszczacie się z czegoś, tak? Czyli coś tam spływa, schodzi ciśnienie, schodzi to powietrze, wchodzicie w piękną energię, stabilizacja jest zachowana, nie bójcie się, jeżeli praca, nie bójcie się, jeżeli nie będzie, bo ta praca będzie i jeszcze jakaś fajniejsza, bo z fajną emocją, tak? Z czymś ekscytującym, z czymś nowym, czyli coś bardzo fajnego i coś zasiejecie fajnego, bo ta trójeczka buław to jest Wasza energia, ale taka świeża, fajna energia, czyli coś dobrego się zadzieje, ale podpowiedź, jeżeli chodzi o zdrówko, słuchajcie, i taka podpowiedź z północy, jak to się mówi, tak, że nie walczymy, jesteście urodzonymi wojownikami, drogie baranki, ale nie walczcie w tym tygodniu, z tego względu, że no ta dwójeczka jest zawsze ślepa, tak, dwójka mieczy jest zawsze ślepą furią, niczym co prowadzi, niczym co jest dobre, nie robimy awanturek, jeżeli już, ale ja wydaje mi się, że to jest tylko tak na chwilkę, bo tutaj pięknie z tego wychodzicie, bardzo ładnie, jesteście zwycięzcami, tydzień należy do Was, jest to tydzień takiego czyszczenia, być może rocznego, być może życiowego, być może podsumowanie czegoś, co chcecie od siebie wyrzucić, ale jest to tydzień jakiegoś odrzucania czegoś, kogoś, sytuacji, ludzi od siebie. Nic złego poza tym się nie dzieje, nic Wam nie grozi. Nie grozi Wam nic, jeżeli chodzi o stabilizację i nie grozi Wam nic o Wasze uczucia,
o wasze uczucia, o wasz komfort emocjonalno, taki bytowo, zawodowo, fizyczny. No ogólnie to nic złego się, moje drogie baranki, nie wydarza. Także tydzień uważam, że jest bardzo fajny, należy do was i pięknie przez to przechodzicie przede wszystkim, bo zaczynacie od szperusia, od obserwacji. Później wiecie, że już nie macie, że jest to odpowiedni moment, żeby coś zadziałać, żeby coś zrobić, żeby albo poprawić swoją, albo swój byt, albo swoje emocje, coś w związku lub w jakichś relacjach. No musicie to państwo pod siebie podłożyć. Nie dajecie się więcej dzięki temu oszukiwać. Pięknie z tego wychodzicie, bo macie sąd ostateczny, czyli to do was ta buława należy tak naprawdę. I ta trójeczka, czyli wstrzelicie się idealnie w coś i później przyjdzie tylko chwileczkę na to poczekać. A jeżeli chodzi o zakończenie tygodnia, to nowe emocje, nowe doznania. Być może kogoś poznacie, być może coś odnowicie w związkach, słuchajcie, być może z kimś się pogodzicie, ale jest ta czwóreczka buław mówiąca też o tym, że nic się złego nie dzieje, jesteście na etapie tak naprawdę spokojności ducha, spokojności życia, bytu, nic się złego, słuchajcie, moje drogie baranki, nie wydarza. Piękny tydzień uważam. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Buziaczki, hejpa.